Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. 35 tysięcy euro. Taką karę zapłaci warszawska Legia za niedrożne przejścia i patriotyczną oprawę w meczu z Astaną. Pieniądze na zapłatę grzywny na pewno się znajdą. Zbiórka uruchomiona przez dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego przyciąga tysiące osób. Większa część pieniędzy trafi nie do klubu, a na pomoc powstańcom warszawskim. Wymiana ciosów między Europejską Unią Piłkarską a kibicami warszawskiej Legii trwa w najlepsze. W taki sposób sympatycy mistrzów Polski odpowiedzieli na karę nałożoną przez UEFA. 35 tysięcy euro to grzywna nałożona na klub za niedrożne przejścia i patriotyczną oprawę przypominającą historię powstania warszawskiego. Naród polski potrzebuje dotarcia z tą informacją do świata. Rzeczywiście bardzo niewiele osób na Zachodzie wie na przykład w ogóle o powstaniu warszawskim. W czasie powstania warszawskiego Niemcy zabili 160 tysięcy ludzi. Tysiące z nich to dzieci. Taki napis pojawił się na trybunach. Wojna w wykonaniu Niemców to nie był rycerski Wehrmacht kontra inne armie, tylko to było bestialskie mordowanie Polaków, Żydów, Rosjan i wszystkich, z którymi Niemcy toczyli wojnę. Tłumaczy dr Jerzy Bukowski i dodaje, że oprawa to dowód na patriotyzm warszawskich kibiców. Taka postawa nie znalazła jednak uznania w UEFA. Przepisy są tutaj jednoznaczne. Oprawa nie miała nic wspólnego z wydarzeniem sportowym. W obliczu uroczystości upamiętniających powstanie urzędnicy Europejskiej Unii Piłkarskiej nie chcieli zrobić wyjątku. Trudno powiedzieć, aby Legia, aby kibice Legii, aby warszawiacy nie mieli prawa na stadionie, w swoim mieście przypomnieć swojej historii, tak? Historii, która jest historią bolesną. Hasło o niemieckich zbrodniach na mieszkańcach Warszawy w wielu krajach przeinaczały miejscowe media. Twierdzą, że to naziści stali za okrucieństwem II wojny światowej. Na tramwajach kursujących po Warszawie były napisy Nur für Deutsche, a nie Nur für Nazi. Naziści to nie są jacyś kosmici. Naziści to nie byli ludzie bezpaństwowi. Naziści to byli Niemcy. Dlatego zamiast kary kibiców powinna spotkać nagroda. O uhonorowanie sympatyków Legii medalem Komisji Edukacji Narodowej wystąpiła małopolska kurator oświaty. Pieniądze na spłacenie kary na pewno się znajdą, a to dlatego, że zbiórkę na ten cel uruchomił dziennikarz Krzysztof Stanowski. Od jakiegoś czasu kara jest uzbierana, teraz każda złotówka idzie dla żyjących powstańców. Obok pieniędzy na zapłatę kary zbiórka obejmuje właśnie wsparcie dla powstańców warszawskich. Spieszcie się wpłacać, bo za chwilę może okazać się, że będzie za późno. Obok zwolenników oprawy pojawiają się i tacy, którzy wpisują pamięć o niemieckich zbrodniach w antyniemiecką politykę, prowadzoną ich zdaniem przez obecny rząd. Wybitnie głupia. Tak oprawę warszawskich kibiców ocenił Tomasz Lis. Tam nie było żadnej nienawiści przeciwko Niemcom, wzywaniu do wojny, tak, nie wiem, jakiegoś odwetu. Była mowa o przypomnieniu bestialstwa, jakiego dokonali Niemcy. Więc mowa była o tym, co się wydarzyło. A prawda historyczna jest przez Niemców konsekwentnie fałszowana. Codzienną praktyką stało się obarczanie winą za zbrodnie nie Niemców, a nazistów. Kiedy na dworze robi się ciepło, na drogi wyjeżdżają rowerzyści. Mimo licznych ścieżek rowerowych, jakie powstały w ostatnim czasie w naszych miastach, rowerzyści często jeżdżą po chodnikach. Dlaczego tak się dzieje i z czego to wynika? Sprawdzał nasz reporter. Wraz z nadejściem wiosny na nasze drogi wyjechali rowerzyści. W Poznaniu amatorów dwóch kółek można spotkać niemal wszędzie. Niestety, mimo wyznaczonych ścieżek rowerowych, często jeżdżą oni po chodnikach. Dochodzi do wielu wypadków z udziałem pieszych. Jak tłumaczy Maciej Bednik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, niewiele z nich jest zgłaszanych na policję. Zgłaszane są jedynie te, w których pieszy czy też rowerzysta odnosi poważne obrażenia. Zazwyczaj te drobne kolizyjki, kolizje, stłuczki kończą się wzajemną wymianą uprzejmości, mówiąc w cudzysłowie, i rozjechaniem się rowerzysty, odejściem pieszego. Monika Rzymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przypomina, kiedy rowerzysta może skorzystać z chodnika. Jazda po chodniku dozwolona jest jedynie w trzech sytuacjach. Wtedy, kiedy chodnik przylega do drogi, na której można poruszać się z prędkością powyżej 50 km na godzinę. Dodatkowo szerokość chodnika musi być większa niż 2 metry. Rowerem po chodniku może też jechać dorosły, który opiekuje się dzieckiem w wieku do 10 lat. Wyjątkiem jest też ekstremalna pogoda. Te warunki atmosferyczne to nie mrzawka, to ulewny deszcz, to opady śniegu, silny wiatr, czyli realne zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzystów.
Dlaczego rowerzyści jeżdżą po chodnikach? Zdaniem Andrzeja Janowskiego ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań robią to z obawy o własne życie i zdrowie. Najczęściej jazda po chodnikach ma miejsce wzdłuż tych ulic, po których kierowcy pędzą, nie respektując ograniczenia prędkości. Rowerzyści są często stawiani przed trudnym dylematem, czy jechać zgodnie z przepisami, czy może złamać te przepisy, ale jechać w sposób, który oni odczuwają jako bezpieczny dla nich. Rowerowi działacze przyznają, że rowerzyści, tak jak inni użytkownicy dróg, popełniają wykroczenia, ale wynikają one z naszej polskiej mentalności. My jako naród, jako społeczeństwo mamy duży problem z przestrzeganiem przepisów i problem z tym mają i rowerzyści, i kierowcy samochodów. Oprócz jazdy po chodnikach, częstszym wykroczeniem popełnianym przez rowerzystów jest przejazd rowerem przez pasy. Za nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego rowerzysta może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł. Katalońska policja zidentyfikowała 3 z 5 zamachowców, którzy wczoraj nad ranem zostali zastrzeleni przez funkcjonariuszy podczas ataku w nadmorskim kurorcie Cambrils. Mężczyźni byli Marokańczykami. Zidentyfikowani napastnicy to Marokańczycy 17-letni Musa Ukabir, 18-letni Said Allah i 24-letni Mohamed Hichami. Wszyscy mieszkali w miasteczku Ripoll przy granicy z Francją. Służby nadal poszukują 22-letniego Younesa Abu Yakuba. Mężczyzna to także Marokańczyk, który również mieszkał w Ripolli. Przypomnijmy, do ataku w nadmorskim kurorcie Cambrils doszło wczoraj nad ranem, kilka godzin po ataku na obleganą przez turystów ulicę La Rambla w centrum Barcelony. Terroryści wjechali samochodem w ludzi i ranili 7 osób, z czego jedna zmarła w szpitalu. Pojazd przewrócił się, a policjanci zaczęli strzelać do napastników. Od kul zginęło 5 zamachowców. W związku z atakami w Katalonii policja zatrzymała dotychczas 4 mężczyzn, 3 z nich to Marokańczycy, 4 jest Hiszpanem. Według policji w przygotowanie zamachów w Barcelonie i Cambrils mogło być zaangażowanych 12 osób. Nadal nie zidentyfikowano kierowcy furgonetki, który na La Rambla w Barcelonie zabił 13 osób, a 130 ranił. Wcześniej hiszpańskie media podawały, że samochód prowadził 17-letni Musa Ukabir, zastrzelony później w Cambrils. W ostatnich latach doszło do intensyfikacji ataków terrorystycznych w Europie. Hiszpania dołączyła do tego tragicznego ciągu, wskazuje politolog dr Lechieńczuk. Te zamachy w Hiszpanii wpisują się w ciąg zamachów od 2014 roku, kiedy to kanclerz Angela Merkel zaprosiła migrantów do Europy Zachodniej, nie stawiając żadnych warunków. I to pokazuje, że to była błędna polityka. W tej chwili Unia Europejska ma z tym problem. Nie bardzo wiadomo, jak sobie z tym poradzić, dlatego że no, ci uchodźcy nie integrują się i dobierają coraz bardziej wymyślne środki dokonywania zamachów, mam tutaj na myśli samochody, dlatego że to jest chyba jeden z najtańszych środków dokonywania zamachów, a z drugiej strony najtrudniej wykrywalny. Tymczasem, jak podał miejscowy dziennik El Periódico de Catalunya, władze Katalonii już w czerwcu zostały ostrzeżone przez amerykańską CIA, że Barcelona, a szczególnie popularna wśród turystów promenada La Rambla, są na liście celów dżihadystycznych bojowników. Jak informowała wówczas Centralna Agencja Wywiadowcza, katalońska stolica jest oczywistym celem po zamachach w innych wielkich miastach europejskich, takich jak Paryż, Londyn czy Berlin. Zgromadzenie Konstytucyjne Wenezueli przejmuje uprawnienia parlamentu. Opozycja uważa te działania za bezprawne, a konstytuante za instytucję nielegalną. Po lipcowych wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego Wenezueli weszli wyłącznie zwolennicy partii rządzącej. Głosowanie to zbojkotowała tamtejsza opozycja. Uważa ona, że konstytuanta jest narzędziem prezydenta Maduro, służącym do utrzymania dyktatury w kraju. Dekret zgromadzenia praktycznie rozwiązuje parlament. Jest on jedyną instytucją zapisaną w ustawie zasadniczej z 1999 roku, która nie podporządkowała się konstytuancie. Parlament uważa się za legalną reprezentację obywateli i swoją postawą chce dochować wierności konstytucji. Wybrany został w 2015 roku przez 14 milionów obywateli. Były to ostatnie wybory w Wenezueli, w których uczestniczyła opozycja. W najbliższy poniedziałek na Półwyspie Koreańskim rozpoczną się wspólne coroczne ćwiczenia wojsk amerykańskich i południowo-koreańskich.
We wspólnych ćwiczeniach, które odbywają się pod kryptonimem Ulchi Freedom Guardian, weźmie udział około 17,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich, a także żołnierze z Australii, Kanady, Kolumbii, Danii, Nowej Zelandii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Manewry będą trwały 10 dni i odbywać się będą na Półwyspie Koreańskim. Są największym w świecie przedsięwzięciem sprawdzenia gotowości bojowej komputerowego systemu dowodzenia, ukierunkowanego w tym przypadku na obronę Korei Południowej przed atakiem ze strony Korei Północnej. Manewry już spotkały się z ostrą reakcją ze strony władz w Pjongjangu, które uważają je za prowokację ze strony południowego sąsiada. Stosunki między obydwoma państwami są bardzo napięte. Również próbne wystrzelenie przez Koreę Północną w lipcu dwóch rakiet balistycznych o teoretycznym międzykontynentalnym zasięgu spowodowało znaczny wzrost napięcia między Pjongjangiem i Waszyngtonem, czego przejawem były wzajemne groźby podjęcia działań zbrojnych. W ostatnim czasie prezydent USA Donald Trump po raz kolejny nasilił retorykę gróźb wobec Korei Północnej. Kilkakrotnie ostrzegł reżim w Pjongjangu przed zdecydowaną reakcją swojego kraju w przypadku spełnienia przez Koreę zapowiedzi ataku na wyspę Guam, gdzie znajduje się baza amerykańskiego lotnictwa. Czy objawienia w Medjugorje będą uznane? Wszystko wskazuje, że może do tego dojść jeszcze w tym roku, informuje ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, wysłannik papieski do spraw zbadania sytuacji duszpasterskiej w Medjugorje. Jak wskazuje ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, jeszcze w tym roku możliwe jest uznanie autentyczności pierwszych 7 objawień, które miały miejsce między 24 czerwca a 3 lipca 1981 roku w Medjugorje. W tym czasie Matka Boża ukazywała się 6 młodym ludziom. Za autentycznością tych objawień opowiedziała się ostatnio ustanowiona 17 marca 2010 roku przy Kongregacji Nauki Wiary Komisja do Spraw Medjugorje, choć nie zostało to dotąd oficjalnie ogłoszone. Jak zauważa ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, to co mówią widzący jest spójne, nie ma wśród nich ludzi nawiedzonych czy zaburzonych psychicznie. Potężnym argumentem za autentycznością objawień jest wierność doktrynie Kościoła. Według oświadczeń widzących objawienia wciąż trwają. W ciągu 36 lat powtórzyły się one w miejscach ich zamieszkania. Zdaniem księdza arcybiskupa Medjugorje to jedno z najbardziej żywych miejsc modlitwy i nawróceń w Europie o zdrowej duchowości. Położone w Bośni i Hercegowinie Medjugorje co roku odwiedza 2,5 miliona pielgrzymów z 80 krajów świata. I na teraz to wszystko. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po modlitwie Anioł Pański. Zapraszamy.